Vlogmas dzień 12. And it is cold outside. We gather around the fireplace and no one cares about yesterday. Anelcia nie maluje tutaj kredkami. Czy malujesz? Nie, chyba nie. Co ty tutaj przyniosłaś? Karteczkę masz i flop jest i kolorowałaś ładnie. Super. Zobaczcie, Anelcia ma sweterek, w którym chodził Leoś. Zajączka. Dzień dobry kochani, witajcie, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Za chwilę zabieramy się za śniadanko, pokażę wam, co dzisiaj będziemy przygotowywać. Ja już robię zupę, tak naprawdę jestem w połowie, także tak jak wam wczoraj mówiłam, dzisiaj będzie zupka taka warzywna, jarzynowa, z brokułem, z kalafiorem, my bardzo taką zupkę lubimy. No i tak, będziemy zaraz sobie robić z Krzyśkiem Earl Grey herbatkę i nie wiem, będziesz pił z mlekiem czy z cytrynką, czy z mlekiem. Z mlekiem, więc Krzysiek dzisiaj Earl Greya z mlekiem i wiecie co, ja chyba też wypiję sobie dzisiaj Earl Greya z mlekiem do śniadanka, bo na śniadanko będą jajka. Myśleliśmy, co by tu zjeść na śniadanie. Ostatnio powiem wam, że mamy jakiś taki problem ze śniadaniami, stwierdziliśmy razem. No po prostu brak nam pomysłów na te śniadania. I jak kiedyś cały czas coś tam chodziło nam po głowie, tak teraz non stop tylko jakieś kanapki. Więc stwierdziliśmy, że dzisiaj robimy jajka. Do tego wypijemy sobie herbatkę Earl Grey. Zupka już się gotuje i jeszcze chyba dzisiaj zrobimy sobie wrapy. Mamy te takie wrapy, które kupiłam ostatnio w Lidlu, więc tak, taki dzisiaj jest pomysł. Takie uroki, kochani, mieszkania na wsi, nie ma prądu podczas tu moich nagrywek. Zaraz będzie, no widzisz, prądu nie ma, zobaczcie, nie ma prądu. No tak to jest, jak się mieszka właśnie na wsi. Dobra, to nie przedłużając, lecimy z tym dniem. Zaraz wam jeszcze opowiem, jak nam minęła noc, jaki tam plan na dzisiaj mamy. Zostajemy rzecz jasna w domu ze względu właśnie na Leo. Nelcia też coś dzisiaj troszkę noskiem ciąga, także jesteśmy oczywiście w domku. No i co? Mam nadzieję, że ten prąd, to wiecie, tylko taka sprawa chwilowa i za chwilę włączą, ale patrzcie, no wszystko tutaj na żywo, taka sytuacja. No dobrze, sytuacja opanowana, jest prąd, także działamy dalej. I jeszcze wam powiem, jak minęła noc, bo wczoraj tak myślałam sobie, jak to będzie dzisiaj u Leosia, więc powiem wam, że Leoś obudził się tylko raz w nocy, coś mu się chyba przyśniło, gorączkę miał 37, także to nie gorączka praktycznie w ogóle, przespał całą noc i spał dzisiaj z tatusiem do godziny prawie 10. On nigdy tak długo nie śpi. Co tam? Kto to tak krzyczy? A jakie ty chcesz chrupki? Chrupki. A my mamy chrupki w ogóle, kochana moja? Chyba raczej nie, zaraz sprawdzę, co my tam mamy. Także... Chrupki. Dobra, zaraz zobaczę, co tam mamy. Więc chłopaki spali dzisiaj do za 15, 10, co się w ogóle nie zdarza, bo Leoś bardzo wcześnie wstaje. No więc sobie chłopak się fajnie troszeczkę zregenerował, więc super. Także noc minęła nam bardzo dobrze. No dobrze, kochani, robimy sobie jajeczka. Będziemy gotować jajeczka. Czy my jemy jajka ze szczypiorkiem, z majonezem? Czy jemy jajka na miękko w kubeczkach? Na miękko. Na miękko, ale dawno nie jadłam jajek na miękko. Zróbmy na miękko. Zobaczcie, tu jest wszystko pokazane. Gotowanie jajek i zaraz będziemy sobie wybierać, jak chcemy. Patrzcie, mamy bardzo miękkie, miękkie, średnie, średnio twarde, twarde. To jakie robimy? Miękkie. Dobra, będziemy działać za chwilę. When everything is white, glimmering silver white, and stillness fills the night, it's Christmas. A winter wonderland, a snowball in each hand, take me away. Dobra, herbatka już gotowa praktycznie, zaraz dodamy cukier, ksylitol i mleko. Ja wam zawsze powtarzam, że ja nie słodzę, ale jeżeli chodzi o herbatę z mlekiem,
to musi być lekko słodka, także ja dodam sobie ksylitol. Ksylitol, ty masz cukier chyba teraz cały czas używasz ten trzcinowy, bo ostatnio do wypieków nie kupowaliśmy, także mleko posłodzimy i gotowe. Dzieci jadły już śniadanie, słuchajcie, jadły takie omleciki na śniadanie, więc my sami zajadamy jajka i powiem wam, że tak dawno nie używałam o tych do jajek kieliszeczków, naprawdę, Krzysiek tutaj już robi chlebek z masełkiem, także wyjęłam nasze kieliszki do jajek, dajcie znać, jakie jajeczka lubicie najbardziej, my raczej, wiecie, jajecznica, omlety. Jajka w majonezie to muszą być nie na każdej imprezie. Po prostu na każdej imprezie muszą być jajka w majonezie. Natomiast na miękko nie jedliśmy już dawno, dawno, dawno. Ja chyba w Turcji jadłam, daje mi się, z mamą ze dwa razy jak byłyśmy. Zobaczcie, zostały jeszcze 3 minutki. No jestem bardzo ciekawa, dlatego że jajek jeszcze nie gotowaliśmy w Thermomixie, więc jestem ciekawa, czy będą takie idealnie miękkie. Jak Krzysiek, bardzo wiecie, insta friendly, YouTube friendly, jak Krzysiek posmaruje masełkiem, to wiecie, zaraz jeszcze tu poleci rukola i pomidorki, ale chcę zobaczyć z wami, jak to jajko się ugotowało, czy jest faktycznie na miękko. A, czekajcie. No jest, jest okej, czekajcie, bo nie ma ostrości. Jest okej, ale słuchajcie, dzieci jeszcze też w międzyczasie chciały kanapki, więc one troszeczkę poleżały jeszcze w zimnej wodzie, ale myślę, że będzie bardzo miękkie w środeczku, także zajadamy. Joy in the air, family's near. We give thanks for this. Moi drodzy, jedna koleżanka, o jaki tu siedzi chłopczyk, jedna koleżanka odpadła już i poszła na drzemkę po prostu, więc oglądamy we trójkę, zaraz zrobimy sobie jakieś kakao pewnie i zaraz wam pokażę, na jaki film się zdecydowaliśmy, także mamy teraz taki czas dla siebie, taki chillaucik we trójkę, Nelcia poszła spać. Zobaczymy, czy uda nam się obejrzeć całość, czy niekoniecznie, ale jest klimacik, jest choinka, tu Leosia kanapeczki jeszcze, Lileczka chrapie, więc zaraz wam pokazuję, co będziemy oglądać. No dobra, słuchajcie, i odpalamy waszą propozycję. Polecaliście nam Człowiek zwany gwiazdką, tak? Chłopiec, nie, Chłopiec zwany gwiazdką, tak? Plus 7, Leoś. Ale bardzo fajny, rodzinny, także oglądamy. Niedziela, są skoki. Krzysiek tak, wiecie, jak ja to zawsze mówię, piąte przez dziesiąte sobie patrzy i coś tam robi w międzyczasie. Natomiast, kochani, udało nam się obejrzeć. Nelcia w ogóle spała bardzo długo. Obejrzeliśmy cały ten film na Netflixie i powiem wam, że po prostu dziękuję bardzo za polecenie. Tak nam się podobał. Popłakaliśmy się, wzruszyliśmy się. Były chyba dwa takie albo trzy momenty, w których się wzruszyliśmy niesamowicie. Nawet Leoś się popłakał i musieliśmy mu, wiecie, wytłumaczyć, dlaczego tak jest. Ale ja też jestem za tym, żeby dzieci też oglądały, wiecie, takie filmy, żeby coś z nich wyniosły. Także dziękuję serdecznie za polecenie tego filmu, bo naprawdę super. Ja zrobiłam sobie jeszcze rozpiskę, także myślę, że jutro na pewno coś obejrzymy i będziemy sobie robić takie maratony ze świątecznymi filmami. Ale polecam teraz wam ja z całego serca. Musicie koniecznie obejrzeć się całą rodziną, bo naprawdę fajne, godne polecenia film. Cię pokażę wam, słuchajcie, robię kampanię dla BRW i zobaczcie, jakie piękne rzeczy, to nie wszystko, więcej będzie na Instagramie, ale robiliśmy właśnie zdjęcie, post i zobaczcie, jakie dostaniecie super tam rzeczy w ogóle, jaki mięciutki kocyk, taki w stylu Scandi, on jest ogromny, do tego poduszka, brakowało mi poduszek, wiecie, zimowych, świątecznych, więc znajdziecie tam tekstylia, ozdoby, poduszki, tu jest jeszcze szara, ta szara tutaj z jelonkiem zostaje. Tą biorę do salonu, a to będzie chyba taki zestaw właśnie do przykrycia. I zrobiłam też sobie kawkę w nowym kubeczku od nich. Patrzcie, jaki ładny, zimowy, zielony. Także właśnie przed chwilą działałam i robiliśmy post dla BRW. Black, Red, White oczywiście.
mam taki piękny wianuszek i on jest naprawdę ładny, taki bogaty. Chciałabym go gdzieś wykorzystać, ale zupełnie nie wiem gdzie. Krzysiek mówił, że tutaj na stole będzie fajnie wyglądał, także muszę to przemyśleć, ale ale powiem wam, że jest naprawdę śliczny, no taki festive, taki świąteczny, taki konkretny, więc będę musiała mu jutro jakieś miejsce znaleźć, na razie położę go tutaj. Dobra, wcinam właśnie ostatni kawałek ciasta i powiem wam, że to ciasto polecamy wam serdecznie, bo cała rodzina się zajadała, i moi rodzice, i my, i został mi ostatni kawałek i powiem wam, że po prostu pychota. No i dzisiaj leniwie, bardzo leniwie, dzisiaj się obijamy, nie? No, jak to niedzielka. Jak to w niedzielkę, obijamy się, ten film nas dzisiaj tak wzruszył, także... Bardzo fajnie, tak, dziękujemy za polecenie, jest super, był super. Naprawdę. Dobra, zabieramy się za kolację, słuchajcie, no i chyba robimy dzisiaj wrapy. Dokładnie. Robimy na pewno, tak. No. Może wam coś pokażemy w międzyczasie. No i tyle. Dzisiaj wiecie, jak to niedzielka. Rodzinnie i spokojnie. Bez fajerwerków. I fajnie. A ja jeszcze szybko przed kolacją do lodówki po moje, słuchajcie, ulubione kabanosy. Rzadko je kupowałem, bo nie wiedziałem, że są tak dobre. Bardzo lubię ostre, dlatego wybraliśmy smak piri piri, ale te są naprawdę mega. Mega. Polecam. No. Naprawdę, ja słuchajcie, wziąłam sobie jednego, to powiem wam, że wypala no, konkretnie buzię. One fajne, bo mają właśnie taką dziurkę w środku i tam jest to nadzienie, ale no polecam, spróbujcie i dajcie znać. Mięciutkie, mięciutkie. Czasem sama nie rozumiem mojego dziecka szalonego. Nie rozumiem, co ona chce od tej flagi, bo no nie rozumiem, nie ogarniam jej. A gdzie ty jesteś, koleżanko? Gdzie ty jesteś? O, skacze. It's white outside. The night is cold. Everyone's lighting candles in their home. Dobra, dzisiaj mam pomocnika. Dzisiaj otworzę kalendarze. Krzysiek. Dzisiaj ja sobie tak, otworzę. Tak, szukaj dwunastki. Mam dwunastkę. Jest dwunastka. Uwaga, uwaga. Co? Pierścionek. Czekaj, bo to jest taka folia. Aha. O, wyjmiesz? No. Była śnieżynka, a teraz... Uwaga, uwaga. O, choinka, ale fajna. Czekaj, wyostrzymy tą choinkę. No, 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 choinka, choinka. Jest choinka, super. Ty byś chciała choinkę? I skarpetka. Dobra, tutaj też mamy dwunastkę. Kopetka. Skarpetka. Skarpetka. Tadam. O, super, to wszystko dla ciebie, po prostu pod twój styl, zobacz. A na wczorajszej były chyba też jakieś książki, tak mi się wydaje. Super. Więc jest fajna i zostaje nam czwarta strona, dwunastka. Co tam jest z tyłu napisane? Weź zobacz. Metalowe słomki. Wow, metalowe słomki. Z wyciorkiem. Metalowe słomki z wyciorkiem. Dobra, otwieramy. O, wow, jakie piękne. Ja uwielbiam słomki metalowe. Więc wychodzi na to, że to jest wyciorek. A mi się wydawało, wyciorek to taki czyścik pewnie, wiesz, do czyszczenia słomek, nie? Ale zobaczcie, jakie piękne. O, już tutaj koleżanka przechwyciła, ale piękne są, zobaczcie te słomki, śliczne! Słomki. Aż już mi się chce normalnie zrobić coś do picia i wypić przez tą słomkę. Super. O, tak się czyści, no. O, tak się czyści. In the home. Yeah. No dobra, działamy. Mamy już tortillę, kurczaczka przesmażonego. Proszę bardzo, mamy tutaj. Mamy dodatki, pomidorki, ogórki, tu jest miks sałat, są kapary, jest szczypiorek, zaraz będziemy zawijać. Zawijamy? Ja będę próbował pierwszy tak, zawijać. Dobra, pożyczyliśmy talerz od Leosia z zinksami. Dlaczego nie? Among all